Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Miesiąc temu środowiska patriotyczne we Wrocławiu zorganizowały manifestację przeciwko upamiętnieniu Andrzeja Szeptyckiego, metropolity lwowskiego, którego postać została upamiętniona przez rektora Uniwersytetu Wrocławskiego tablicą. Została ta tablica okrzyknięta tablicą hańby, ponieważ jest kłamliwa. Jest kłamliwa przez to, że jest przemilczeniem. Jest przemilczeniem zbrodni, które zostały dokonane przez tą postać. A zbrodnią była m.in. akceptacja nacjonalistycznej herezji ukraińskiej, która doprowadziła do mordów na Polakach. Nie możemy się na to zgodzić. Ta postać Andrzeja Szeptyckiego jest bardzo kontrowersyjna i nie przez przypadek została wybrana, żeby zantagonizować społeczeństwo, mieszkańców Wrocławia, a także liczną mniejszość ukraińską. Jest to niezwykle ważne, żeby sprzeciwiać się takiemu zachowaniu, takim symbolom. Jeżeli zgodzimy się, odpuścimy i będziemy obojętni na takie zachowania, władza będzie mogła zrobić z narodem, co będzie chciała. Jeżeli utracimy tego ducha, musimy walczyć z takim zachowaniem i kontynuować sprzeciw. Nie możemy odpuścić teraz. Pamiętajmy, że Andrzej Szeptycki był autorem wiernopoddańczych listów do Adolfa Hitlera oraz do Józefa Stalina. Niecałe 2 lata temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z uchwałą uczcił pamięć Grzegorza Homszyna, wybitnego patrioty ukraińskiego. Jest to postać, która jest niezwykle ceniona, jeśli chodzi o naprawę relacji polsko-ukraińskich. Jest to bardzo wielka postać, jest to autentyczny patriota, który dokładnie opisuje postać Andrzeja Szeptyckiego. Możemy się zapoznać z tym opisem w książce Dwa Królestwa. Dlatego bardzo proszę o przyjście na protest, który nasze środowiska powtórzą 25 stycznia w piątek o godzinie 17 na Placu Uniwersyteckim we Wrocławiu. Dziękuję.